Dzień dobry, Grzegorz Kucharczyk. Zapraszam na kolejny felieton. Edukacja i świadomość historyczna współczesnych Polaków. Oto zagadnienie, któremu chciałem poświęcić parę minut felietonowego rozważania. W kwietniu tego roku Instytut Pamięci Narodowej zorganizował w Warszawie Kongres Pamięci Narodowej. Częścią tego przedsięwzięcia, które miało przede wszystkim charakter edukacyjny, było zaprezentowanie wyników badań ankietowych przeprowadzonych na zlecenie Instytutu Pamięci Narodowej pod koniec 2022 roku. Badań, które zostały, czy respondentami tych pytań byli uczniowie szkół średnich, ich nauczyciele oraz dorośli Polacy, Polacy powyżej 20 roku życia. Zadawano różne pytania dotyczące pewnych aspektów, no właśnie, szeroko pojętej edukacji historycznej. I to te wnioski, które płyną z lektury wyników tych badań, są rzeczywiście no, bardzo ciekawe, niekiedy nawet zatrważające. No bo okazuje się, że no, na przykład tylko dla 13% uczniów szkół średnich Święty Jan Paweł II jest postacią, którą możemy nazwać naszym bohaterem narodowym. Jeszcze kilkanaście lat temu w podobnym badaniu na świętego Jana Pawła II jako na naszego bohatera narodowego uczniowie szkół średnich, no niemal 35% tych uczniów wskazywało właśnie na papieża z Polski. Tym razem jest tylko 13%. Jeszcze bardziej szokujące wyniki daje obserwacja odpowiedzi na pytanie, a kogo byś wskazał jako naszego antybohatera, jako postać, którą w naszej historii najnowszej, z której powinniśmy się wstydzić. I tutaj uwaga, na trzecim miejscu wśród odpowiedzi udzielanych przez uczniów jest Jan Paweł II. Chociaż takie odpowiedzi udzieliło raptem 3% uczniów, no to jednak jest szokujące, że postać świętego Jana Pawła II widnieje w zestawieniu takich figur jak Władysław Gomułka czy generał Jaruzelski. To oczywiście skłania do refleksji różnorakich, no na przykład do tego, dlaczego właśnie ta edukacja historyczna adresowana do młodego pokolenia jest tak ważna. Dlaczego też tak bardzo oprotestowywano samą ideę wprowadzenia do szkół nowego przedmiotu historia i teraźniejszość, dlaczego taka gwałtowna fala krytyki i hejtu spadła na jeden z podręczników do tego przedmiotu i jego autora, no bo widać wyraźnie, że też grupą docelową tej całej propagandy dyfamacyjnej przeciwko papieżowi Janowi Pawłowi II, przeciwko innym wielkim postaciom polskiego kościoła jest właśnie młodzież. Młodzież, która jest bezbronna, czy do tej pory była bezbronna na tego typu działania dezinformacyjne czy propagandowe, ponieważ była pozbawiona na poziomie, zwłaszcza na poziomie szkół średnich, możliwości no, regularnej edukacji w zakresie historii najnowszej Polski i świata. Ten deficyt ma szansę zniwelować właśnie przedmiot pod tytułem Historia i teraźniejszość. Lektura, uważna lektura wyników badań przeprowadzonych na zlecenie Instytutu Pamięci Narodowej pokazuje również taką ciekawą prawidłowość, że dla młodzieży głównym źródłem pozyskiwania wiedzy historycznej jest internet. Ale jednocześnie ta sama grupa wiekowa, czyli uczniowie szkół średnich, wskazuje na internet jako źródło najmniej wiarygodne, natomiast źródłem łączącym atrakcyjność z wiarygodnością pozyskiwania wiedzy historycznej jest dla młodego pokolenia według tych badań
placówka muzealna. A więc muzea, które w ostatnim czasie, zwłaszcza po 2015 roku, powstają w różnych miejscach Polski i dotyczą różnych warstw tematycznych i są nowoczesnymi, interaktywnymi placówkami, no, do których nie zakłada się kapci, nie ogląda się za gablotką różnych ciekawych artefaktów, tylko to jest rzeczywiście bardzo nowocześnie prowadzona placówka. Tutaj oczywiście pierwowzorem jest zainaugurowane w 2004 roku Muzeum Powstania Warszawskiego, które powstało z inicjatywy świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, wtedy jako prezydenta miasta stołecznego Warszawy. A więc muzea, które łączą i nowoczesność, dobrze, w dobrym tego słowa rozumieniu, atrakcyjność i wiarygodność. Mówię to także w kontekście pewnych jednak rzeczy, które czekają nas, czy obowiązków do podjęcia, właśnie gdy chodzi o uzupełnienie tego pejzażu muzealnego w Polsce, tak potrzebnego, jak wynika z tych badań, zwłaszcza dla młodego pokolenia. Niedawno brałem udział w konferencji naukowej zorganizowanej w Akademii Zamojskiej, a poświęconej ludobójstwu na Zamojszczyźnie w latach 1942-1943, ludobójstwu zorganizowanemu przez państwo niemieckie na tym obszarze Rzeczypospolitej. Tam miał być realizowany taki pilotażowy program Generalnego Planu Wschodniego, jak Niemcy nazywali plan takiego systematycznego ludobójstwa Polaków, Żydów i innych narodów Europy Środkowej w celu przyprowadzenia czy też przygotowania gruntu pod stworzenie tam Lebensraumu, niemieckiej przestrzeni życiowej. I częścią tej polityki eksterminacyjnej, chyba najbardziej wstrząsającą był los dzieci Zamojszczyzny, selekcjonowanych pod względem rasowym, odrywanych od polskich rodzin, niemczonych, wywożonych do obozów zagłady. Jeden z referatów dotyczył właśnie tej martyrologii dzieci Zamojszczyzny, kiedy też na tych stacjach kolejowych Polacy próbowali ratować te dzieci. Także wykupując poszczególne wagony, kupowano dzieci na wagony. Do tego doprowadziła kulturowa praca Niemców na wschodzie w czasie II wojny światowej. Także ratowali cudzoziemcy. Autorka tego referatu wspomniała również o pewnej szwedzkiej arystokratce, która też za ciężkie pieniądze wykupiła od Niemców cały wagon polskich dzieci. A do tej pory nie mamy Muzeum Dzieci Zamojszczyzny. Ale myśl jest także taka, że powinniśmy mieć swoje szczególne miejsce upamiętnienia sprawiedliwych wśród narodów świata, sprawiedliwych wobec Polaków. Tak jak ta szwedzka arystokratka, która wykupywała wagon polskich dzieci od Niemców. Może byli sprawiedliwi Niemcy na Pomorzu Wielkopolsce, którzy nie przyłączyli się do ludobójstwa urządzanego przez ich pobratyńców wobec polskich elit. Może byli, na pewno byli sprawiedliwi Ukraińcy na Wołyniu w Małopolsce Wschodniej, którzy ratowali Polaków przed bandytami z UPA. Oni potrzebują też szczególnego upamiętnienia jako właśnie ci sprawiedliwi wśród narodów świata. To także czeka na uzupełnienie w tym pejzażu muzealnym, który tak bogato w ostatnich latach jest uzupełniany i rysuje się w Polsce. To jest ważne z punktu widzenia edukacyjnego i z punktu widzenia polskiej racji stanu. Dziękuję za uwagę.